Cześć, tutaj Maciej i Julia. Witamy Was na Dancebook. Dzisiaj specjalnie dla Was przygotowaliśmy miks taneczny tańca towarzyskiego z tańcem nowoczesnym. Połączenie tańca klasycznego z czymś ekstra. Także serdecznie zapraszamy do lekcji. Witamy Was na pierwszej lekcji do tego tańca towarzyskiego, którym będzie walc wiedeński, a teraz nauczymy się kroku podstawowego walca. Stajemy tyłem do Państwa i będziemy od razu uczyć się. Zaczniemy od kroku wahadłowego na lewą i prawą stronę. Zaczynamy od lewej nogi do boku. Zaczynamy. Raz, unosimy się, dwa, opadamy, trzy i na prawą nogę. Raz, do góry, dwa, trzy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Kroki są bardzo łatwe, ale musimy zachować tutaj odpowiednią technikę walca wiedeńskiego, która polega na płynnym unoszeniu się i opadaniu w dość szybkim tempie. Zaczynamy od tego, że schodzimy w kolankach w dół na trzy i do boku wysuwamy raz i rośniemy do góry dwa, opadamy trzy. Raz do góry dwa i opadamy trzy. Raz do góry, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Jeszcze chwilka i prawa do boku i lewa do boku. I prawa do boku i lewa do boku. Tak jest. Przy tym oczywiście pamiętamy, żeby utrzymać prawidłową postawę ciała, czyli łopatki ściągnięte ze sobą, łopateczki ściągnięte, żeberka lekko zamknięte na wydechu i mimo, że uginamy kolana i schodzimy w dół, to nie zaniedbujemy naszej sylwetki, tak, naszej postawy ciała, tylko wręcz przeciwnie, im bardziej schodzę w dół, tym bardziej wyciągam kręgosłupy w górę, tak, żeby ładnie się prezentować cały czas. Pokażemy jeszcze raz króciutko. Czyli schodzimy w dół, plecki, wyciągamy się do góry, tak jakbyśmy byli przyczepieni do sufitu, powiedzmy, tutaj za odcinek szyjny kręgosłupa i mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak. I teraz zaczniemy od kroku podstawowego do przodu, do tyłu. Po czym będziemy nadawać tym krokom delikatną rotację, tak żebyśmy finalnie zatańczyli po malutkim kole krok podstawowy. Zaczniemy prawą nogą do przodu, wchodzimy normalnie odpięty. Raz, łączymy, dwa, unosimy się i opadamy, trzy. Teraz lewa noga idzie do tyłu. Raz, unosimy się do góry, dwa, opadamy, trzy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I oczywiście według zasady, że cały czas pilnujemy odpowiedniej techniki tańca, uginamy i prostujemy nasze kolana w rytm muzyki. Czyli zaczynamy od ugięcia kolan. Trzy, raz. Wchodzimy w ugiętą nogę do przodu. Teraz zaczynamy się unosić do góry. Dwa i opadamy. Trzy. Wychodzimy do tyłu. Raz. I teraz znowu mamy ugiętą nogę, jeżeli to dobrze widać. Na nagraniu, jeżeli nie, pokażę boczkiem. Tak, jest ugięta noga. Raz. Unosimy się do góry. Dwa. Opadam. Trzy. I raz. Do góry. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Myślę, że to nie jest nic trudnego, szczególnie jeżeli właśnie jest to proste i my często komplikujemy tym, że podmieniamy nogi i wychodzi nam zła noga. Grunt, żebyśmy utrzymali, że jest prawa noga do przodu zawsze, lewa do tyłu. Prawa do przodu, lewa do tyłu. I tylko tego przypilnować. Jeżeli to opanujemy i opanowaliśmy kroki do boku, prawo-lewo, to teraz pójdziemy w obrocie. Zaczynam od tego, że zamiast stawiać krok na wprost, stawiam krok ukośnie do przodu. Raz, łączę nogi do góry. Dwa, opadam. Trzy.
Teraz zamiast od razu do tyłu dawać, daję troszeczkę ukośnie do tyłu lewą nogę. Raz, łączę do góry, dwa, opadam, trzy. I teraz za prawym ramieniem znowuż do przodu, z prawej nogi ukośnie w przód. Zobaczcie, że ta noga też nie idzie na wprost, tylko takim łukiem stawiam nogę, tak? Wchodzę raz, łączę dwa, trzy i tak samo po łuku do tyłu, lewą nogę, raz, do góry, dwa i trzy. Tak robimy przez złączenie. Tak, żeby na cztery razy do przodu, do tyłu wykonać pełny obrót 360 stopni. Powtórzmy jeszcze raz w obrocie. Zaczynamy. Trzy, raz, dwa, trzy, lewa do tyłu, raz, dwa, trzy i za prawym ramieniem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak, perfekcyjnie byłoby, gdybyśmy w każdym kroku obracali się o 90 stopni. Tak, wtedy sumując wszystko, robimy pełny obrót. Dobrze, powtórzmy ostatni raz solo kroczki. Grunt, żeby dobrze też opanować kroki solo, zanim staniemy w ramię, tak żeby się nie podeptać, prawda? Zaczniemy do boku, tylko tym razem od prawej nogi do boku. I raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa i po kole mamy. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa i do boku jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa i po kole. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. Bardzo dobrze. Jeżeli te kroki są opanowane, stajemy teraz w parze. Rama jest standardowa, czyli większa, duża rama, staramy się wręcz, bym powiedział, trzymać. Unosimy łokcie do góry, lewa ręka na wysokości oczu partnerki, prawa ręka na łopatce. I zaczynamy, ja będę pokazywał najpierw tyłem, krok do boku, partner prawą nogą, partnerka lewą. Schodzimy, trzy, raz do góry, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. I możemy troszkę pokołysać też, nadać więcej nachylenia, shape kształtów. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nachylam się lekko w prawą stronę, idąc w lewo i lekko w lewą stronę, idąc w prawo. Raz, dwa, raz, dwa. Tylko tak, żebyśmy nie ruszali ramą, bo nam wyjdzie coś takiego, złamaniec. Jeżeli chcę się wychylić, to muszę całe ciałko nachylić, tak? Całą ramę, nie tylko opuszczając ręce, w ogóle nie zmieniam ramy, jeżeli by Państwo zobaczyli, tylko zmieniam nachylenie gdzieś tutaj od bioder, zmieniając ustawienie mojego tułowia. Natomiast jeżeli chodzi o obrót, najpierw nauczmy się tańczyć do przodu, do tyłu. Partner idzie prawa do przodu, partnerka lewa do tyłu i zmieniamy. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Bardzo dobrze. I teraz jak już mamy opanowane te kroczki, nie depczemy się w tym i to nam działa, zaczynamy się delikatnie obracać w prawą stronę. I raz, dwa, trzy. Teraz partner idzie do tyłu, partnerka do przodu. Raz, dwa, trzy. I mocno wprowadzamy w rotację. Panowie też ramą pomagamy, mocniej na prawą stronę. Raz, idąc do przodu. Trzy, idąc do tyłu zabieramy. Lewa ręka i raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Powtórzcie, poćwiczcie, jeżeli będzie opanowana lekcja pierwsza, wtedy zachęcamy do drugiej lekcji, mimo że początek choreografii będzie naprawdę łatwy i nawet te podstawy walca wiedeńskiego nie będą nam potrzebne, żebyśmy dobrze opanowali wstęp choreografii, ale ułatwi to później naukę w kolejnych częściach. Także ćwiczcie, powtarzajcie i do zobaczenia na kolejnej lekcji.